Cześć, siemanko mordeczki, z tej strony Mister Adam Teraz na nie. 15. Witam was serdecznie na kolejnym odcinku od Zera do Farmera. Jest tutaj ze mną Brączuś. Cześć. I tam gdzieś A jest kuku. Boluś. Siema. My jesteśmy też uradowani, boż to południe i... O Jezu, co wy tacy... A co wy tacy roztrzepani? No wiecie co... A Brączek, ty jedziesz taką Siedli, górą, tak. Nie ma problemu. Akcja dzisiaj... O, akcja dzisiaj ty, wiadomości. No, no ja nie wiem, bo mówię, nie wiem ze sprzęta, to co, ja raz dobra, bym chciał. Ja ale... sprzętem. Nie, dobra, to wymienimy się przecież. Na siódemeczkę poprosimy. Ja już na polu. Akcja sieczka normalnie dzisiaj. Dawno nie było. Sieczka chyba. Sieczka jęczmienia. Dawno nie było. Dawno nie było. Możemy jednak o jeden sezon sobie soję na sieczkę zrobić. Fajnie, ej, szczerze, fajnie soja by wyglądała, bo ona jest taka, no... Tą chyba da. Gruba ja dość, co nie? Ona jest taka fajnie gęsta, a reszta taka, tak, 2 na 10. Ej, da się słonecznik na kiszonkę? Nie wiem, nie powiem ci. A czemu? Są odmiany przecież kiszonki. Boże, jak wyroczka mi dupa się rusza. Jak on fajnie skręca. Jak on fajnie skręca, aż mu dupeczka się rusza, no. Jak to wariat. Jak też się da, słonecznik się da chyba. To nie przez Adama, bo ja nie mam w ogóle laga. No, ja mam coś, ja mam u siebie z internetem coś, bo mi wywaliło dzisiaj kilka razy już. No, sorry, przepraszam. U, to lewa nie zrobię, jak będzie taki. No to nawet nie próbuj. Lepiej gramy w FIFA. Pierdolę tę FIFA. Pierdolę FIFA. Ja szkoda, że nie masz tego. Lepszego. Boże, w las tu. Jak on tam w las? Ale Bolek tam poszedł, widziałeś? No. Nawet przez ulicę, tylko po boczem szedł, bo były ślady widać. To jebaniutki. Patrz, no, przejadę cię. Patrz, dobra, patrz. Boże, a pociąg tu zapierdalał, przejeżdżaj, ta szybka go zatrzymał. To niezłe. Pociągu, pociągu stój. Dobra, pociągi. Nie żeby coś, ale... Dobra, to Bolek jest sobie pierwszy, tak to? Wbijaj. Co taki Adam uprzejmy dzisiaj? A wiesz, no tak jakoś mam. Ja postoję. Nie, to jest fajnie, bo uradowany jestem, że udało się to nagrać jednak, więc będzie ten odcinek dzisiaj. Jest fajnie, jest miodzio. I lodzie. Bolek w lewo jedzie. O Boże, ale wyrwał na koło. Boże. Nie wiem, czy ja z tymi lega poczekaj, ja muszę zbić prędkość. Zbij to. Zbij koń. Jak on tu wpadł, jak dzik w paśnik. Ile na godzinę mam jeździć? Na ile jeździć? Na fullu, ty. No, ty mi powiedz. Ty na fullu, bo... No to wiesz. 14-15 teraz. No to o i... kurwa, tak. Bo to inaczej jeździ. No tak, no bo to szybciej jest. Ale zajebiście. Musimy częściej to kosić. No ale wiesz, no masz to... Ja pierdykam, jak to 14 maksymalnie jadę. No to ustawcie się na 14, będzie zarąbiście. Jak to zapierdala? O, pociąg. Dawaj do lewej, Bolek, tu bardziej do mnie. A ile nie, tam będzie jechał. Ile tam masz, Bolek? Już? Ej, jak ci ja? Sypie? 20%. Ty, to ja muszę jechać za tobą już. Bo przecież ty naokoło bierzecie? Nie. No tak, naokoło, ale on nie obierze naokoło. No to ja jadę za wami. Nie, obiadę. No nie wiem. Jesteś. Obiadę. Jak tu miałeś na początku 20%, ile masz to po jednej... A, no to... Objawiam. Trochę dziwni. Dobra, próbuj i tak sobie pojadę za tobą. Dawaj tą trawę jeszcze pierdolniemy. Nie mogę. O kurwa, czekaj, bo laga miałem. No o. Właśnie ja też. Laga miałeś? O, wy wariaty. No już jest git. Wy wariaty jesteście. Ale trzeba nie, tą trawę na poprzeczniaku ściąć, bo im i tak wygnieciemy i tak. Ale nie możesz trawy mierzyć gdzieś z tym. No jo. Jak nie? Jak nie, to nie wierzę, że ci nie załapało, jak żeś tu teraz kręcał. No zobacz, pojadę do przodu kawałek, patrz. Boże, i tak mu ściął. Łapie. Jak mu ściął. Ale nie wysypało tego. Ściął, ale nie wysypało. No właśnie, dobra. To ładnie żeś narobił. Nie dojedziesz do końca, co? Ile masz, Bolek? 50. 50? No. No to może... Idealnie. Akurat zrobi okrążenie, ale dobra. Nie się cieszy. Może to Adam na ten cały zestaw tu weźmie całe pole. No, będę sobie długo jeździł na pewno z tobą. Mógłbyś zrobię... iść tam z jedną. I to było naprawdę, ej, tu było wszystko opryskane, wszystko ten ładnie. Dobra, tam już mam dwie, to wiesz, nie raz, wiem, dwa, trzy. Nie wiem, kto opryskane, nie, na pewno nie. Tu było rozsiane, tak, nawóz było tak, rozsiane przed dobra. Odcinkiem. Bo tu był połowę pola tylko rozsiane, więc rozsiałem to do końca. Uj, akurat ty u mnie, jak ja będę sobie kosił trawę, nie, w swoim odcinku, to wy się bierzecie i tu jeszcze siejemy kukurydzę w to, czy nie? Właśnie to jest dobry pomysł. Nie, chcesz, nie ma problemu. No i tak będziemy mieli przyspieszony czas, bo będziemy chcieli dwa zrobić... dwa pokosy, to i kukurydza by nam wyszła. U nas tak ludzie robią, że pożycie no, czy po czymś, ale to sieją jest dobry właśnie. Pomysł, to jest dobry pomysł, bardzo dobry pomysł. Będzie dla krów, co, będzie... Ej, kto tu siewał miedzę, tak zapytam? No właśnie tu nikt chyba. Chyba zapomniał. Bo nie zdążyliśmy, nie, a, nie. Nie zdążyliśmy no, tak. Przecież. Mieliśmy obsiewać, ale nikt nie zdąży, dobrze gadasz. Nie, ale tak na serio to nawet całkiem dobry pomysł. A ty Bolek, jak ten wysypiesz się teraz, co nie? Przyjedziesz? No.
i będziesz sobie kulturalnie czekał, aż ja napełnię zajebiście duże swoje zestawy, to fajnie, będziesz mógł pryskać buraki. Bo dobra, tam zostało w cholerę, więc jednakże... Ej, bro, a tam podje... O nie, 97, 98, 99 dobra. Patrz, mogłem nie jechać, stówka. No. Ja pierdzielę. Czyli... Wykręć sobie, kolego, przesympatyczny. Dwa razy dookoła będziemy. No jo. Nie. Chyba nie. Dawaj. Ja już jestem za tobą, więc... 15, nie? 14, 15. 14 dobra, chyba jeden max. Wtedy byśmy tą kiszonkę, nie? Tą drugą, dla krów mogli powozić, na przykład. No. A już będziemy raczej mieli przyczepy, powinny być. To by no właśnie, to by fajnie dobry pomysł, żeby je kupić. Ale no, tak czy siak, jeżeli najpierw... chcemy kupić przyczepy, to musimy kupić najpierw do ścianokosu życia, a potem ciągnik. Najpierw no i dopiero. Ale będzie, jeżeli będziemy mieli teraz te kiszonki sporo, bo przecież jest do sprzedania ile. Mhm. Kurwa, ale mam lagi, ja po raz pierwszy chyba jeżdżę tom w kabinie podczas akcji sieczka. Beka. Co? No zawsze jeździłem poza kabiną, co nie z zewnętrznej kamery. Jak no, pojeżdżałem, a teraz sobie jadę w środku, jest zajebiście. Ej, czemu mi nie chce sypać do chuja tej w silos, w ogóle trawy? Aha, trawy, bo tu pewnie kisze nie jest wysprzątane w tym silosie dokładnie. To chwilę teraz mi to zajmie. No to jest następny silos. No nie, no i później weź to woź tak daleko. O Jezu, nie przesadzaj. No, no bo nie przesadzaj, ale jak to co, na którym, z którym na drugim silosie nie jest idealnie wysprzątane a, chyba i nie chcę to... przyjąć. To słabo, panie kolego, bardzo słabo. Ja tam bym walił trzeci silos. No i później weź to woź do tego. A dużo nie będzie i tak jest. No trochę tego będzie, nie ukrywajmy. Ale przynajmniej fajnie szybko to idzie. Kurwa mać, no. To idzie. Nie chcę się w ogóle to wyzbierać. Czekaj, ja tam bolaga miałem małego. Nie ma problemu. Zajebista, jest, mi się podoba. Po jednym tym. Aha, i będzie jedno dźbło, którego nie da się zebrać w ścianie zbugowane? Po jednym zestawiku sobie no trzeba, wymienimy trzeba się i będzie zrobić gitara. Tak, żeby dwa silosy na przykład były zawsze do kukurydzy, a jeden silos będzie zawsze do tego, do... No, i wtedy przyjmie. Wtedy zawsze będzie. To nawet jak będzie brudne, to i tak to nie, samo powinno przyjść. Nie, jak ukiszona będzie i wsypie świeżą, w życiu się nie przyjmie. Nie? Kurwa, ale to aż taki byłby bóg, że nie mógłbyś nigdzie wysypać, że gdzieś jest małe dźbło? Tak. O Boże, sorry. Jeszcze się w ścianie zaciąłem, nie mogę. Boże, ale... Klikłem taba tak zwanego, nie chcąc na kierownicy i dymy. A ładowarka w pizdu poszła. Pizdu i wylądował. To syp w następnym, mówię ci. Bo tam sobie pojeździmy, co to ja próbuję ładowarkę uratować jak na razie. Tak na odcinku już nie robimy takich akcji, a poza odcinkiem, co można jeździć. No dobra, to ja tam jak coś to mogę tylko kiszonkę. Będziecie z tego robić. O, o Boże, jak, okay, lag też jak miał. Zastrzyk, ale mamy lag, jak zastrzyk sobie. Ja już stamtąd rozładowałem, to jest po chuju. Ile to? 5 sekund dłużej. Oj tam, oj tam. Niech się pomęczy chłopak trochę. Dobra, Adam, co, przecinamy się czy nie? Możemy, bo ja mam 50%, więc... Jak tam chcesz. No bo dobra, chodź, jedziemy już tędy. O kurwa. Muszę teraz zawijajkę robić. Dawaj, no nie będziemy się przecinać specjalnie, kurwa. To pole nie jest jakieś super wielkie, żeby... Wiecie, na jakim polu by się fajnie to robiło? Na tym największym. Nie leży zapierdzielasz, to... Jeszcze by to zrobił, w przyszłym sezonie byśmy mogli to zrobić, nie? Tam... zasiać to na jęczmie właśnie. Skosić jęczmie i jeszcze zasiać kukurydzę. No, no na tym największym polu. Bo wtedy będziemy mieli dowożenia i tu w miarę, i tam do krów w miarę, nie? No i to by było zajebiste. To by będzie spoko. Bo możemy na przykład to z trawy, nie? Czy tam ze zboża przywieźć na do biogazowni, a później kiszonkę krową. Dobrze, no, gadasz. Jak ja mam 70%. Ty bole, kurwa, nie wyrobiłeś się. Myślałem, że opryskawałem już sobie. Nawet jedną stronę byś nie przejechał. Tam pojedziemy na tamtą stronę, nie? I na tamtą stronę już będziemy iść raz przy razie. No to nie możesz się na środku przeciąć, żeby bez tego? Bez takiego to zawracania? To się może przeciąć, bo ty masz mniejszy zestaw. Nie będzie ciężko. Tniemy się, bo dobra, to nie, teraz, co teraz ten, no. Teraz sobie przejedowaliśmy do końca i potem z Bolkiem będziesz się już przecinał na luzie. No nie wiem, czy jest sens takim małym polu się przenieść, ale dobra. Jak tam? A które pole w ogóle jeszcze idzie? Tamto na Zemkę. No, Zemka. Idealnie ten odcinek powinno być. Tak. No zobaczymy. No myślę, że tak. Dyszka. Upa! Gdzie jest to kołem po lewej?
Olek. Ja ci doszkodaję. I to jeszcze jedno będzie. No. Olek, Adam, a ty przygnieć to tutaj, co po prawej, co masz tam jałowe. Żeby nie skręcał tego specjalnie. Jop. Porobione. Gitara. 94, myślę, że dojadę do końca. Kurwa, znowu mijak. Bolek, mijak. Ogarnij to. Patrz, jak my się chyba wymieniamy normalnie na końcu tutaj. O Boże, przede mną w ogóle nie ścięte. 99, 100. Nie ładuje mi. Jednakże nie udało się. Nie, bo nie miałem z której zajechać. Czemu to nie chce sypać? Aha, to nie zamknęsz mi, że... Nie zamknę. Gówno. To nie, ze 42 tony mordy. Czemu raz się to zamyka, raz nie? No to musisz patrzeć na to, jak ci się otworzy, no to... Nie zamkniesz, no to jakim cudem ty chcesz, ale nie, no często jest tak, że samo mi się zamyka. Nie, nigdy się nie zamyka. Nigdy się nie zamyka. Samo musisz kliknąć drugi raz. Przecież jak otwierasz, no to musisz i tym samym klawiszem zamknąć. Wyjścia nie masz innego. Pr, 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 pr. Normalnie jakbym jechał jakąś 60 pod górkę. Czemu? Tak nie dawał rady, tak jakoś dziwnie. Powolutku. A teraz wszystko. Pełna fura. Może pedał się, coś pod pedał się. Nie, było. nie. A takie ting jest, Boże, w tym roku i na kieszonkę. Pedał jest aż wciśnięty, aż... Takie ting jest co roku. Słychać. Licho, siedź. 53 na godzinę. O Boże, ty się chyba mnie zaczepiłeś tam tym kołem. O Boże, on tam tak, ciągnie. No chciałem, żeby szybciej, żebyśmy polecieli. Jedziemy, jeden na godzinę szybciej. Serio? Jo, no. Boże, zobacz, jak poszedł. O Boże, co ty robisz? Wyrwał na koło. Pomagam ci nawrócić. No i co, wysypałeś to w dwójce? Nie. Trójce wysypał. To wariat. Jak to wariat? Olek, możesz do prawej? Zaraz. Ja teraz nie pomogę. Może header popchnę. Pocygnij mnie. To nie, że... Wycygany. Nie, fajnie to idzie. Myślałem, że będzie trochę wolniej. Nie, to właśnie fajnie idzie. O kurwa, mi się fajnie wysypało. Pozdrawiam. Możesz podjadać? A wywalony jest ten mod, więc może sobie normalnie. No, zajebiście, no teraz już normalnie. Nie, ja się tak ładnie rozsypałem to. 17 na godzinę. Ja taką ścieżeczkę zrobiłem. Co ty zrobiłeś? Co to, teraz ty Bolek jedź po tamtej stronie, drugiej gitara. Chciałem go rozjechać, wiesz? Gdzie ty jedziesz? Nie wiem, kurwa, chciałem tu nawrócić na tu drzewa. Pasito chciał zrobić. Ja! Ja się boję tam jechać. Chciał ominąć, wjechał w drzewo. Boże, jak poszedł! To no. Był dzik, ja chciałem go ściąć. Ściąć dzika chciałeś? To byśmy ile mieli fajne. Adaś? A ja? Co? Drogi, do mnie. Nie wiem, mam drogi, ja już jestem pod tobą. A ty jesteś w podykcie. Ja ci nie widzę, ty. Czekaj, nie, myślę, że Bolek ten, Bronek, zmienimy się chyba już na następny polus, nie? Ty już sobie tutaj zaczniesz do końca, tak to. A, no. Jo, jo. Mi się dobrze pnie. Ile masz procent, Bolek? 87. Dojedziesz do końca na luzie. Do końca i zmykaj. 90. Adam, następny sobie jedzie już. Dojedziesz do końca? Tak. Widzisz, mówiłem, że kurna się przetniemy, będzie lepiej. Weź teraz nawracaj za każdym razem. Przepuść Bolka. 99, nie? Nie miodzie. Zapraszam pana kolegę. I miodzie. Kurwa, ale jak to szybko idzie, jestem w szoku. Dobra, no wiesz, bo jednak zapierdzielamy dość ładnie z tymi furami. Dobra, mogę do środka. Bo ile, jak kukurydzę to pniesz, to ile jedziesz? 10? Chyba dyszka, no. Normalnie 10 jak zboże, no 8 nie? Chyba, 8 albo 7. Nie. Dyszku, nie? Daju. Albo 9, dyszka, 9, 10. Dyszka jak w zbożu, normalnym kombajnem. Mi się zdaje, że jednakże 10, 9 jak nic. Ja to już chyba biorę do końca to pole. Jak nic, a zajebiście to wygląda, jak się tu jedzie, miodzio. W środku to ja mogę jeszcze w case'ie to. Sama rozkosz. Nie ma co. O, jak ja mam naklejkę młotkiem, stłucz szybkę. By dostać się do brączka. Adam do prawej jak coś, nie? I jup. Wykręcę tutaj? Wykręcę. Jo! Udało się. A jak ty chyba normalnie. Nawet nie będę się hamować. Dobra, wiesz co? Nie wiem, czy nie zrobiłem tego klina tu. Clean? No jo, możemy. Albo powiedziałem, a tu długi, a ten clean. Ale ładnie rozsypałem. A ten clean zrobię z Bolkiem, bo no jest tak. Trochę zwrotniejszy. Nie? Jo, zgadzam się z tą. Zajebiście sobie można ustawić tą prędkość. Ciekawe, ile tego będzie? Nie będzie chyba dużo. Nie, no ile? Ja mam 40, miałem 2 tony. Bolek, ile ty masz?
To? Ile ty masz na swoim? 23 chyba, co nie? Nie wiem. Będzie z dwóch pól będzie z 300 ton. Nie, 200 myślę, że z groszami będzie, nie będzie. Ale ty, ale zobacz jak to szybko się kosi i to łatwiej się siać, nie? I w ogóle, bo... No i po tym, najważniejsze się to można jeszcze kukurydzę potem zasiać. No. Dobra, to robimy to samo. No i gitara. Akcja. To jeszcze wiecie jak na następną sezon trzeba będzie? Pierw będzie trzeba rozsiać jęczmień, dać mu jedną fazę wzrostu i potem zasiać zboża, dać na drugą fazę i siać kukurydzę wtedy. No. I wtedy kukurydze wszystkie będą równe. No. No, 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 zgadzam się. Dobra, jak będę potrzebny to dajcie znać. 50% dopiero, więc. Tego długiego raczej tu nie machniemy, chociaż może? Nie, raczej nie. No dobra, jadę teraz do przodu. Aha, chust, wiecie gdzie to było pryskane, ty ja pierdolę. Ja, tam zostań, przecież tam byłeś. W jednym miejscu i jedź dalej w tamtą stronę. Raz przy razie była akcja chyba. Dobra, coś tu widzę. Dobra, akurat to jeszcze raz jedziemy w tamtą stronę? Jeszcze raz, tak to? Do lewej. No lewej, nie ma problemu, panie kierowniku. Ty żeś tam wjechał jak dzik w paśni. No dawaj, i lecimy sobie. Ja to ogarniam ładnie. O, Bolek już jest. Nie Bolek widziałem. Bolek już opryski robi. Nie widziałem, jakie opryski, gdzie? Na burakach, na tym dużym polu. A. To trzeba poogarnąć te no, nawozy, opryski, żebyśmy mieli wszystko obsiane, a nie potem poza odcinkiem czy coś w tym stylu, wiesz, męczyć się jeszcze. No. I tak tutaj wszystkie pola są zrobione, 11 jest zrobiona. Zostaje nam tylko chyba te koło domu, tam dwa pola. Albo co to waga miałeś? Nie widziałeś tego. No niestety widziałem, ale. Ale wiedziałem, że jest lag, bo nie wiesz, żebyś tak dziwnie skręcił. Moja klawiatura jest tak zjebana, że ja tak skręcam czasami. Aha, bo masz ten blokadę. Tak jak ja mam moje klawisze te. Na wsadzie mam zmienione na gumowe, wiesz? Aha, no. Bo dostałem w zestawie. Zmieniłem sobie na gumowe, bo są fajne niebieskie, nie? A reszta no, jest czarnych. No, no wiem, więc wiem. Zmieniłem też mam sobie takie. I te są tak czułe, że czasami jak trzymam trzy palce na talce, znaczy trzy palce... O Boże, co dojebam. Jak trzymam trzy palce na wsadzie, nie? Aha, to na jest WR, na wsadzie. Na WAD, no, no, to no. Przypadkowo mi się czasami lekko przyciśnie ten mały palec i czasami wcisnę, nie? No, a. To nie, co jego małego masz paluszka. No to nieźle, nieźle. Trzy palce na talce, jak to masz oglądać, masz przejebane. Jak ty masz... A, jeszcze to mój odcinek, to na pewno będzie oglądać. Pozdrawiam. To, żeś dojebał teraz trzy palce. Ale mi się przecież... nie będzie oglądać. A to przecież nie chodziło o nią. No dobra, niech ci będzie. Wierzę ci na gdybyś słowo. Gdybyś ty to powiedział, no to pewnie by chodziło o nią, ale jak ja to powiedziałem, no to raczej nie. Wierzę kiedy ci. Mam jechać tam? Już możesz bijać. Zapraszam, bo ja mam 90 parę ten procent. Nie, już nawet spadam. Pociągu, już pociągiem dojadę, dobra. Ja już nawet spadam, bo nie chce mi się zawracać teraz, dobra. 4%. O kurwa, na pełnej wejdę. Nie mam na kogo sypać. No masz, myślę, że już Polak to weźmiesz do końca. Ej, sypię na ziemię, pozbierać ładowarką. Dobra. Ej, da się w ogóle? Będzie nie. Tworzyło kubkę? Nie? Nie, nie. Nie, na pewno nie. To jest też szkoda, bo mogłoby tworzyć, nie? No, by było fajnie wtedy widać na polu, gdzie się, no, wiesz... gdzie są jaki tak zwane, wiesz, jakby się wysypywało z przyczepy. Mi się wydaje, że w Catalan ciekawe właśnie, jest, bo Catalan Crops niby takie coś ma być. Odbija się od burdi w ogóle. Tak, tak, tak. No kurna, tak czekam na tą grę, że to jest masakra. Ciekawe, kiedy wyjdzie taka wersja full akcja, żeby można było popykać. Ja czekam, nie. Żeby mi nie lagowała. Pierwsze MP. Nie, szczerze mi ja nie narzekam, bo mi nie lagowała. No ja bez misji też mi nie lagowało, ale później zaczęło. Nie wiem, zobaczymy. Ja tam jeszcze trochę potestuję. Co tam się takiego ciekawego dzieje? Powinieneś Bolek wziąć wszystko na raz, to już nie wiem. Nie wiem, chyba. Jeszcze teraz powinno być coś takiego, że jak jest taki mały zostaje, nie? To, że można szybciej w nim jechać. No, bo tak coś no. Robią. Prawie, no ale to wiesz. Boże też tak robią. To już za dobra akcja by była chyba normalnie na to. Czy tutaj teraz. O, że to ładnie Bolek ogarnia. No, wyrównałem troszkę. Ja muszę sobie włączyć tutaj tak. Nie spierdol tego, tutaj. Nie? Tutaj. Żartuję. Tak. Ale fajnie siedzisko po tym wygląda, nie? Jeszcze inne, no. Takie trochę zielone, trochę żółte, tak jak po idealnie by po takim życiu na kiszonkę. Fajnie to wyszło. Może te oryginalne tekstury. A tak to kurde, bajka. Bajajaja. Jeszcze my mieliśmy zmienić rzepak, nie? Czy nie? Rzepak jest. Co je mieliśmy zmienić? I jo. Jako jaka taka łubin. I tak się nie udało dojechać do końca szkoły. Można by było gadać, że jako to łubin jest. Myślę, że jakby poszperał w kilka gry, to i by zmienił nazwę. No na pewno.
To i na Ubi niby tak trochę bardziej polsko to wyglądało. Choć to za germaniczna mapa to. Dobra, nie ma co też kombinować, bo wiesz jak to potem jest. Ważne, że my wiemy o tym. O Boże! O Boże, oni znów odwalają. Tylko mnie nie ma, a tamten albo wjeżdża w dziki, albo nie wiem. On wymusił! Jak mi Boże! Czy trzeba przestawiona? Przede poginty. Tak jak mi wtedy pociąg siewnik przestawił na live. Aha, to nie jest pociąg. A mówię, co jest nie tak, że tak dziwnie gumka mi się odkleiła. Dobra, sorry. Gumka. Oh, fuck. Pedała. Gumka od czego? Pedałach. Od ptysia? Ptysia? To niezły ptych. Ależ dymy wy tu macie. Nie wiem, sobie, co tak. Adam, kiedy wbijasz stoka? Po żniwach. No robimy 32 godziny ogólnie. Jo, i wbijasz. 408. Nie, 32. 36 lub 32. Ale 36, bo będzie po 12 dłużej. Wtedy wbija Brączek do mnie i ten tego. I Mafia Solec i wymieniamy się i robimy nocne spanie. Ja biorę kompa. O Boże, na 3 kompy? Ja też. To matka się za prąd nie wypłaci. Ja bez swoich nie jeżdżę komputerem już. No Boże, on już nie jeździ bez komputerów. Weź to zgrywaj wszystko tak to. Kurde, tak że zostawiam gdzie im no Brączek materiał wrzuci. To Adam, wpadniesz lepiej do mnie i u mnie zrobimy. No ja. Nie ma problemu. Tak, jeżeli nie, czy ogólnie tak. Ja będę miał dwa kompy, będę miał nowe biurko, no to kurde. Na stoka to i tak planuję oprócz tego live'a jeszcze wiele ciekawych rzeczy, więc wiecie. Jeszcze dużo do tego, ale tak to luz, tak to się to ogarnie. Ja nawet tu już chyba nie będziesz potrzebny. No ja tu czekam, żeby się wymienić Boże, na sieczkarnię. Tak, ja już mogę kończyć odcinek, dzięki. Kurwa, mi się tak dobrze. Boże, dwóch bolków. Bolek stoł przy sieczkarni, prawie był przejechany został. Ogólnie ten... No zapierdalamy, nie? No fajnie mi się jeździ tym, kurde. No wiem, wiem, się, ja nie też... Nie chce mi się teraz przenikiem. Wiem, ale też bym sobie chciał pojeździć, bo myślę, że też mi fajnie by było. No ja? A ty będziesz u siebie jeździł kiedyś. Ty mi nie dawałeś. Halo? Dzięki. Aha, ty już koniec? Już pełny? To niezłe. 89. Ha, Bolek został na polu. O Boże, ale fajnie w środku jest. No i miść. Oho, uważaj, bo aż pociąg jebnie, to będą demy. Demy będą. Jedzie pociąg? Nie. Jedzie pociąg. O Boże, ty jak się wrąbał tu. Harcznie cię ten. PKP. Pociąg? Nie. No. Ej, jeszcze kukurydzę na kiszonkę by trzeba było zmienić teksturę. Też by było spoko. No. Na ziarno ale i na... łapaj. Choć mamy, one są ładne. Czekaj. Dobra, ja krzyknę. I lecimy. Jak będzie pociąg, to będę uciekał. Ja myślę, że i tak będziemy się uciekać. Ciekawe, czy w środku, jak będę jechał, to będę robił mijaki. Ciekawe. Nie no, chyba nie powinieneś raczej. Ło! Laga miałam. Też. Ja wolę jechać ten, bo ty tutaj zaraz będziesz haczył. Dał radę. Patrz, ten pociąg z zakrętu wyjebał z tobą. Jak jurdykom. I tak teraz by nas obydwu ściął. Nie, ale nie ma go. Sorry. Nudy. Jedziesz teraz przy razie, czemu? Nie. O Boże, jak żeś mnie zahaczył? Nie, normalnie jedziemy. Bo ja myślałem, że jedziesz teraz przy razie. Jakiś nie, wiesz, bo po prostu chciałem sobie kręcić tak jak teraz i gitara. Wiesz co bym tylko inaczej zrobił teraz, panie kolego? Tutaj próbuj, jak teraz skręcimy w prawo, co nie? To jedź za mną i się przetniemy tutaj. Bo nie chce mi się takich zygzaków robić. O, i tak to sobie pojedziemy teraz prosto, a ten kawałek zostawimy na później. Jak miałbym teraz znów tutaj hamować, wykręcać, to wiesz jak to jest. Dobra. Dobra, fajnie. Tak jak będziemy łapać, czy nie? Łapię cię. Na luzie. Ja widzę cię w lusterkach. Ja do prawej trochę dam. Boże, czemu tak krzywo jedziesz? Ja no, normalnie jadę. To zbieżność jest rozwalona. Ty ja pierdykam na przegląd trzeba. Ja normalnie mnie nie ruszam kilką. Uda się jakoś skręcić? Tak, uda się, dobra. Ja pierdykam słabo. Myślałem, że to będzie prosto. Ja w takim dużym zestawie to jednak się do dupy wozi to. No. Myślę, że jednak... ja patrzę teraz, czy ty fast tracku, jak ta przyczepka wygląda z tyłu, to też płynie. Dobra, jedź od razu w lewo, żebym tu miał... A nie, nawet... Muszę podmasić. My tutaj na fullu lecimy. Jo, pierdyk. Jest dobrze tutaj. Już jest pełna przednia? Nie, jeszcze nie. Miodzie.
Jak my to robimy na tym odcinku? Ula la. Boże, Bolek stoi na sam na polu tam. Jak to smutno wygląda. Już nie. Już nie? To dobrze. Cieszę kurwa, się. Kurwa, rzepak koło świni. Serio? Na kiszonkę, no. Czemu ktoś tu rzepak zasiał? Ale czemu rzepak na kiszonkę, o co teraz chodzi? Nie, czemu to małe pole? Tak. A na co miało tam być? A co będzie tylko fajnie przyjeżdżał? I tak co roku przyjeżdżamy? Nie, no ale tu już nie przyjedziemy przecież w tym roku. No w tę stronę już raczej nie, normalnym. No co tak tylko, wiesz, poza dawaj odcinkiem. Go na kiszonkę pierdolimy. Dobra. Ty ciekawe jak to będzie wyglądać. To samo. To on jest żółty czy jaki teraz? Nie, normalny, jeszcze taki kurde, jeszcze właśnie chyba nie jest do cięcia. Jeszcze jedną fazę by mu się przydała chyba. A tam po lewej jest żółty już. Myślę, że nasz to jest wiosenny. To możemy tam z Bolkiem akurat podjechać. To mało. Zobaczymy, nie wiem. Pytkiem. A czekaj, czy przyjmie to na silos? Jak nie to do tych, do Maciej. Kurwa! O Boże! Laga ja miał? Zmieniam tą klawiaturę w pisiet. No dawaj. Ja nie wiem, co ja mam zrobić, to jest masakra. Ja oddać dla biednych. Caritas? Można i też, no ja pierdolę. Kurwa, już się nie mogę czekać, jak będziemy mieli te przyczepy normalne, nie? No. Ja też. Jeszcze niedługo, no już sama zbierająca na tą akcję mi się przydała tak. Mega. No bo sama zbierająca też sprzedamy w pizdzie, nie? I tak. Ciuksiajcie, proszę uwaga! O, jak się wystraszyłem, nie wiedziałem o co mu chodzi. Ale myślałem, że on jedzie 170 na godzinę. Teraz powoli jedzie jakoś tak. Teraz normalnie, wreszcie się nauczył jak ma jeździć. Może jak się głośno jest poza tam, poza kabiną. Aż za głośno, nie wiem czy mi się gdzieś dźwięki nie pozmieniały. Bo tak... A nie, nawet dobrze, może i tak jest, bo to jednak głośne, duże maszyny są. A, tutaj... O, dobra. W środku zajebiście się jeździ. Ja pierdolę, co odjebałem. Aż się boję, co? Nic. A tam w ogóle już ten? Opryskałeś to? Nie jeszcze, no nie, teraz ugniatałem, dopiero zjechałem do was. Ty nie jest zjezdowiec. Jebnie! Jebnie zaraz. Boję się, że on wjedzie, nie wiem. Bokiem jak pociąg. Zostanie pociągowym. No jak? Ten to ma kawałek trasy, żeby objechać. Ale kto? Ten pociąg drugi. No ja. Ile masz 3 minut odcinka? Zdążymy to walnąć, czy nie? 28. O kurwa. Będzie dość długi odcinek. A ktoś to całe robi, czy nie? No właśnie nie wiem, czy robimy to. Ja no myślę, że no to będzie około 40 minut jak nic. Więc... To jest godzinny. To, stój! Bolek! Halo! Bożek, na pizza tam! Kurwa, zgubiłem się! Halo, ja halo, halo! Dobra, jestem. Czemu nie mówiliście, że ma to tyle procent? Dobra, zapomniałem. Dobra, wie. Ty to co teraz, Bolek, w twoim odcinku kukurydzy tu siejemy. Ty będziesz tam co robił, on będzie musiać. Tak. Gitara, wiesz na co tylko wjechać z czym? Gnojowice? Jo. Na szybkości. O Boże, leciał tutaj bokiem. I siew. A no to lodzie miodzie. A tak ogólnie, nie no, może że tylko ten kawałek robimy? A resztę sobie tam po odcinku? No żeby nie robić, bo to będzie naprawdę z 30 parę do 40. Co to zostaw sobie do miodu i wszystko. No jo. No, no właśnie. No dobra, to akurat skończymy to akurat może Bolka i będziemy kończyć. I się robi to później. Usikuje się ładnie. A tu mamy już poprzeczniaki tak wycięte, że można buszować jak Bolek kukurydzy u siebie. Ale wjechałem ładnie bez kierownicy. Tak? A ty wariat jesteś. Wariat. Ten JCB to jest... Ej Adam, jak ty sypałeś tymi szczepami? Normalnie na tył. Żeby tak równiutko taka, wiesz, pielina się. A ty przesunąłeś na boki. No czyli pierwszą dawałem na prawo, drugą na lewo. No ja też tak zawsze robiłem. Też, no, spoko. Też, też tak fajna, dobra nie? Też akcja. I jechałem tylko, cały czas tylko i jak końca mi no, wziąłem, no dobra, znaczy, na bok to... może, albo co? Jak wziąłem na bok, to się taka górka robiła, a jak na tył, to bardziej tak rozsypuje na równo, więc łatwiej to rozgarnąć. Ale tak to tak Boże, co idzie robota z tym, ty. No, chwila, moment i mamy to pierdzielone. Ten kawałek to jest... Ile tam ton jest, Ronek? O właśnie, tak z ciekawości zobacz. To? Ile tam ton jest? Zgniecisz to bolek kołem, czy nie? Nie, za daleko jest chyba. Albo jednak zgniecisz. No to chyba po obiad dzwonią. Się znaje, że on liczy na kalkulatorze. Ile tam jest to?
15 przyczyn. Będę obrać jeszcze, czy nie? Nie, to nie. Chyba już ty nie, nie potrzebuję. Dobra, zostanę, popatrzę na was, co zrobię to zdjęcie. Ale, ale, ale nie zobaczysz, ile tam jest stąd. Co? Nie zobaczyłeś, ile tam jest stąd. Co? O Boże. O Boże, on zapomniał pewnie. Bolek cię prosi, żeby zobaczył, ile jest stąd. To 4 razy, albo więcej. Na... Zdjęcie robię, nie mam czasu. Aha, dobra, przepraszam. O, miniaturkę mi robisz, o jak miło. Przyjacielu mój, kochany. Przecież ty... na miniaturce to muszą być oba. Dobra, ale play. Zawsze to na Facebooka może pójść. To pójdzie do mnie na Facebooka za chwilę. O ty kubisza. Jako spoiler trzeciej akcji. To spoilerujesz moje filmy. Jakie już trzeciej, jak to jest dzisiejszej? Ja dzisiaj na live będę grał od zera i robił dzisiaj. Ja to dzisiaj wydaję, panie kolego, wiesz o tym. Stop! Kurwa, węgorz. To stop? Aha. To na chuj mi mówicie, że nie będę potrzebny. No bo myśleliśmy, że nie będziesz. No w ogóle nie opłaca się w tą jedną stronę. Nie. Dobra, nie, myślę, że tu nie ma co kombinować. Dzięki Bogu, że Brączek i podjechałeś, miło nawet z twojej strony. My serdecznie wam dziękujemy za kolejny, ten piękny odcinek od Zera do Farmera. Zapraszam na kolejny do Bolka i godzinny do Brączka już w sobotę lub w niedzielę. Pierdolę, ja nic nie wiem. A Brączek nawet o tym nic nie wie. Więc łapkujcie, subujcie, komentujcie, trzymajcie się na razie. Cześć! Cześć! O mój Jezu!